A zatem rozpoczynamy drugie wielkopiątkowe chłodnym okiem. Ponownie w studiu Cezary Gmyz. Witam ponownie serdecznie. Witam na okładka naszego dziennika, mianowicie bardzo ciekawy tekst Zenona Baranowskiego o kolejnym etapie poszukiwania profesora Szwagrzyka, uwieńczonym sukcesem, a mianowicie odnalezieniem najprawdopodobniej szczątków żołnierzy Bartka, czyli Henryka Flamego. Jest bardzo zresztą ciekawa historia. Bartek jest mniej znanym żołnierzem wyklętym niż na przykład Józef Kuraś, Ogień. To bardzo podobne postacie. Jak wiadomo, Józef Kuraś, czyli Ogień, operował głównie na Podhalu. I mają bardzo podobne życiorysy. No, twardzi górale, którzy podjęli walkę również z komunistami po wojnie. I mieli ciekawy epizod, dlatego że zaraz po wojnie zarówno Flamę, jak i Kuraś wstąpili do struktur bezpieczeństwa władzy ludowej, które to zaczęli kontrolować. Tak jak Kuraś był na Podhalu, pracował w milicji, tak samo Henryk Flamę zatrudnił się jako komendant posterunku w Czechowicach na Śląsku Cieszyńskim. On w ogóle wywodził się ze Śląska Cieszyńskiego, a konkretnie z Zaolzia. Urodził się we Frysztacie. Dzisiaj to jest już po drugiej stronie granicy. To jeden z dzielniejszych żołnierzy podziemia, który zaczynał od kampanii wrześniowej, a skończył ginąc w skrytobójczym zamachu. To było w ten sposób, że kiedy on wstąpił do struktury bezpieczeństwa, gromadził ze swoimi ludźmi broń, a następnie uciekł w lasy Śląska Cieszyńskiego i tam operował w ramach tak zwanego zgrupowania Bartka. No, z czasem komuniści zaczęli coraz bardziej naciskać na podziemie niepodległościowe, ale ci żołnierze zasłynęli jedną rzeczą zupełnie niesamowitą, a mianowicie urządzili w samym centrum Wisły, zamykając już na swoich następców, ubeków i milicjantów w areszcie, urządzili defiladę z okazji 3 maja. No ale ta historia skończyła się dość tragicznie, dlatego że UB postanowiło sobie za punkt honoru dopaść żołnierzy Bartka i oni postanowili wtedy uciekać na zachód. Niestety do tego oddziału zostały wprowadzone osoby, które zdradziły i przygotowano prowokację. 167 żołnierzy tego oddziału uciekło na Opolszczyznę, no i tam niestety zostali dopadnięci przez UB i zamordowani w sposób niesłychanie okrutny, a mianowicie wsadzono ich do baraku i wysadzono ich po prostu w powietrze. I do dzisiaj nie było wiadomo, gdzie dokładnie znajdują się groby tych żołnierzy, dlatego że to był fakt bardzo skrzętnie ukrywany. Rodziny, no podobnie jak rodziny na przykład Obławy Augustowskiej, też do dzisiaj nie wiedzą, gdzie są szczątki ich bliskich. I upór profesora Szwagrzyka sprawił, że koło Starego Gądkowa wreszcie odnaleziono doły ze szczątkami. Na razie mamy, no to nie jest na pewno pełna liczba z tych 167, znaleziono w tej chwili 6 jam grobowych, w których są szczątki osób. Wszystko wskazuje na to, że to są właśnie żołnierze Bartka, dlatego że te szczątki są w strasznym stanie, no tak jak rzeczywiście byłoby po wybuchu. Sam Flamę został zabity w skrytobójczej zasadce, mianowicie postanowił, widząc beznadziejność sytuacji i dalszej walki, postanowił się ujawnić w ramach amnestii, która miała miejsce w 1947 roku. I nieopodal Czechowic jednak ubecy postanowili go dopaść, dlatego że ta amnestia dla żołnierzy podziemia stanowiła, że ci, którzy się ujawnią, nie poniosą kary. Natomiast Bartek i jego oddział na tyle zaleźli nas za skórę komunistą, że postanowili go zabić w skrytobójczym zamachu i w 1947 roku w Gospodzie Bartek po prostu został skrytobójczo zastrzelony. Znani byli sprawcy tego zabójstwa, które było nawet według ówczesnego kodeksu karnego zbrodnią pospolitą, ale nigdy oczywiście nie ponieśli za to żadnej odpowiedzialności. No i w tej chwili profesor Szwagrzyk ma kolejny sukces na swoim koncie, no bo po odkryciach na Łączce, po odkryciach na Osobowicach, we Wrocławiu czy w Białymstoku wreszcie dotarł do szczątków tych polskich bohaterów. No i w dzisiejszym naszym dzienniku pisze o tym Zenon Baranowski. Rzeczywiście warto to dzisiaj poczytać. To jeszcze pozostając w temacie, raz w życiu byłem w Czechowicach i idąc obecnie Czechowice Dziedzice, idąc niestety przez to miasto, spotkałem pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Właśnie, co z tą dekomunizacją, jak ona powinna przebiegać, jak szeroka, czy pomniki powinny być objęte, czy tylko nazwy ulic?
I pomniki i nazwy ulic. Ja za każdym razem, jak przyjeżdżam koło pomnika generała, w cudzysłowie mówię to, bo to jest człowiek, który nigdy nie powinien zostać generałem Berlinga na praskim brzegu Wisły. Przepraszam, on jest na praskim brzegu Wisły. No to coś mnie rzeczywiście szlak trafia, to jest tak zwany beznogi generał, on jest do kolan tylko wyrzeźbiony. Mogę powiedzieć, nie wiem czy mogę to zdradzić, bo mam nadzieję, że czyn się przedawnił, że swojego czasu moi znajomi oblali ten pomnik czerwoną farbą. Proszę prokuratora, żeby zbyt dokładnie się w to nie wsłuchiwał, znam sprawców, ale to jest także tego typu reliktów, tak zwanych ubelisków. W Polsce jest cała masa i są rzeczy naprawdę niekiedy zdumiewające, bo jeżeli jesteśmy przy Berlingu, we Wrocławiu jest przecznica, na której krzyżują się z jednej strony przecznica imieniem właśnie Berlinga, z drugiej Leopolda Okulickiego, czyli dowódcy, jednego z dowódców powstania warszawskiego, Niedźwiadka tak zwanego. I tego typu absurdów w Polsce jest cała masa. To oczywiście należałoby załatwić bardzo szybko, można byłoby to załatwić po prostu odgórnie i ustawą, dlatego że w wielu miastach Polski czy miejscowościach Polski istnieje opór miejscowych samorządów przeciwko rozbieraniu tego typu pomników czy zmienianiu nazw. Jeżeli jest, nie wiem, do dzisiaj funkcjonuje w tej Wiśle, chyba do dzisiaj, bo jeszcze parę lat temu jak jechałem było osiedle 35-lecia PRL-u, no to to jest obraza między innymi właśnie dla Henryka Flamego czy innego dzielnego żołnierza wywodzącego się z Wisły, Adolfa Pilcha Góry Doliny, jednego z większych bohaterów polskiego podziemia, który tylko dlatego nie został żołnierzem wyklętym, że jemu w odróżnieniu od żołnierzy Bartka udało się przedostać na zachód. I IPN od dłuższego czasu ma specjalną podstronę, gdzie wymienia całą listę patronów ulic, którzy nie powinni być tymi patronami, i tych patronów jest naprawdę cała masa. To jest już chyba ponad 200 nazwisk, o ile dobrze pamiętam, dawno tam nie zaglądałem. I często ludzie mieszkają przy ulicach i nie zdają sobie sprawy, że ta ulica nosi nazwę zbrodniarza komunistycznego, ponieważ to nie są nazwiska powszechnie znane. Takich ulic jest w Warszawie parę. No, ulica przede wszystkim, jedna z głównych arterii w Warszawie, jest nazwana imieniem formacji zdradzieckiej, jaką była niewątpliwie Armia Ludowa. I no to właśnie, arterią jedzie się do pomnika Berlinga. Rejon Armii Ludowej jedzie się do pomnika Berlinga i takich ulic jeszcze parę w Warszawie zostało, a naprawdę mamy godnych patronów, którzy mogliby być patronami czy to ulic warszawskich, czy to ulic gdzie indziej. No ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to osiedle w Wiśle się nie nazywało osiedlem 35-lecia PRL-u, tylko osiedlem Adolfa Pilcha Góry Doliny, bo to jest miejsce, w którym on mógłby być rzeczywiście uczczony. I IPN prowadzi tą akcję. Niestety ona jest czasami bezskuteczna, bo w niektórych samorządach wciąż jeszcze pokutują takie pogrobowcy czerwonych, bym powiedział. No i niekiedy też udaje im się nadawać współcześnie dziwne imiona rozmaitym ulicom czy rondom. Na przykład w Sosnowcu, nie wiem czy pan wie, już po 89 powstało rondo Edwarda Gierka. Zresztą jest to jedyne chyba znane mi rondo, gdzie pierwszeństwo mają ci, którzy wjeżdżają na rondo, a nie ci, którzy coś na nim musi być są. Z nim nie tak, nawet coś z nim jest, coś z nim jest nie tak jak z większością pozostałości komunistycznych. No, niestety, mam nadzieję, że zostanie przyjęta ustawa o dekomunizacji, która obejmie również patronów i te obrzydliwe pomniki, które gdzieniegdzie jeszcze pokutują. Na szczęście podstępem udało się, i tu muszę pochwalić Hannę Gronkiewicz-Waltz, usunąć 4 śpiących z okolic dworca wileńskiego. Przynajmniej to dobrego. No rzeczywiście jeszcze przypomnę takie miasta jak Sejny. Tam również człowiek może się złapać za głowę, a to bliskie mi miasto. Podsumowujemy jeszcze naszą sondę. 96% z państwa uważa, że potrzebne jest przyjęcie ustawy antyterrorystycznej. Przeciwnego zdania jest 4% z państwa. I w ten sposób kończymy drugie chłodnym okiem o dekomunizacji. To tylko jeden temat, ale również o polskim. Jeżeli mógłbym skorzystać z okazji, to chciałbym wszystkim naszym widzom życzyć przede wszystkim błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, żebyśmy w niedzielę obudzili się wrzeszcząc: Alleluja, Pan zmartwychwstał.
Aleluja, Pan zmartwychwstał. Kończymy chłodnym okiem, ale kontynuujemy poranek Telewizji Republika.